Mam przyjemność gościć w studio pana dyrektora Fundacji Digital Poland, Piotra Mieczkowskiego. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Szanowni państwo, pan Piotr jest bardzo aktywnym, jeżeli chodzi o nowe technologie, jest dyrektorem fundacji, udziela się bardzo społecznie, jest ekspertem rynku w dziedzinie telekomunikacji. Panie Piotrze, biorąc pod uwagę obecną sytuację na Ukrainie, proszę mi powiedzieć, jak nowe technologie mogą pomóc z dezinformacją? Mieliśmy dzisiaj tutaj dyskusję z panem dyrektorem Marcinem Bochenkiem z NCBR-u i dyskutowaliśmy, jak istotna jest edukacja, żeby walczyć z fake newsami, żeby młode pokolenie rozumiało, na czym polega fake news i potrafiło go rozróżnić i umieć potwierdzić źródło tej informacji. Czy sztuczna inteligencja, generalnie technologie, może nam pomóc w walce z dezinformacją? Jak to wygląda? Jako fundacja wypuściliśmy raport miesiąc temu Dezinformacja oczami Polaków, który jakby potwierdza, że to młodzi ludzie, szczególnie spędzający czas w mediach społecznościowych, są szczególnie podatni na dezinformację. Widać, że tej dezinformacji jest bardzo dużo właśnie w portalach typu Facebook, YouTube, TikTok i tak dalej, i tak dalej. Więc działania mają do podjęcia na pewno big techy przede wszystkim, które są wspierane przez niezależne organizacje fact-checkerskie, które sprawdzają, co jest prawdą, co nie i flagują ten materiał. Natomiast to, gdzie sztuczna inteligencja może pomóc, to przede wszystkim szukając różnego rodzaju wzorców dziwnych zachowań czy farmy troli i botów, a następnie podpowiadając, które takie konta można wyłączyć z automatu. Druga rzecz jest taka, że fact-checkerzy mogą wskazywać informację, która jest dezinformacją, a następnie sztuczna inteligencja wyszukuje tej informacji w całym internecie i wspiera jakby de facto skasowanie tej informacji, czy oflagowanie. Kolejna rzecz jest taka, z którą teraz rozmawiamy, to jest stworzenie przeglądarki, znaczy nie przeglądarki, pluginu do przeglądarki, który po otrzymaniu informacji od fact-checkerów, że coś jest dezinformacją, no informował był osobę, która przegląda daną informację w internecie, że właśnie prawdopodobnie zapoznajesz się z dezinformacją. No to jest ogromna sprawa, ogromnie ważna sprawa również dla telekomów, dlatego że jako fundacja, nie tylko zresztą my, obalamy tutaj wspólnie z Keygate'em, obalamy różnego rodzaju fake newsy wokół technologii 5G, To jest ważne, to wiemy dokładnie teraz. Tak, w ostatnich 24 godzinach mieliśmy ponad 200 tysięcy takich dezinformacji, tak? Tak, no i teraz problem polega na tym, że historycznie te osoby, które przykładowo dezinformowały, że 5G zabija, że promieniowanie lub pole elektromagnetyczne jest zabójcze, przerzuciły się w czasie pandemii na pandemię, która nie istnieje, szczepionki zabijają, a teraz automatycznie te osoby lub te konta przerzuciły się na dezinformację wokół czy to imigrantów, czy w ogóle wojny w Ukrainie. Więc to jest zmasowana akcja, a technologia jak najbardziej może pomóc, systematyzując pracę fact-checkerów. Czy jakieś programy komunikacyjne, edukacyjne przygotowujecie państwo w ramach fundacji? No my jako fundacja prowadzimy co roku dużą, ogromną akcję, bo Digital Festival, w tym roku będzie czwarta edycja. Tworzymy materiały na temat cyberbezpieczeństwa, jak się zachowywać w internecie i też jak rozpoznawać fake newsy. Zresztą w naszym ostatnim raporcie miesiąc temu wydanym o dezinformacji stworzyliśmy razem z Konkret24 fact-checkerem. Gdzie można zobaczyć te raporty? To jest też ważne dla uczestników. digitalpoland.org na stronie fundacji, ale też są podlinkowane na stronie fgtime.pl. Trzeba zjechać na sam dół, możemy sobie zobaczyć różnego rodzaju raporty o dezinformacji, ale też właśnie o sieciach 5G, o przemyśle 4.0, tego sporo powstaje. Natomiast dużą rolę odgrywa państwo, szkoła. Czyli edukacja. No tak, edukacja. To był wniosek z dyskusji, którą przeprowadziłem z panem dyrektorem Marcinem Bochenkiem. Czyli pan zgadza się również z tym, że edukacja, czyli ponowny apel do pana ministra edukacji, tak, żeby to był może przedmiot, czy bądź jakieś zajęcia obowiązkowe w szkole, żeby młodzi obywatele, nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, potrafili odróżnić te informacje. Tak, to jest ważna sprawa. Zresztą ja tylko dodam, że nawet tydzień temu, chociaż tak czas pędzi, że chyba to było już 2 tygodnie temu, mieliśmy spotkanie jako NGOsy, bo tam nie tylko my byliśmy, z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który jest wyznaczony, to też warto podkreślić, jako podmiot koordynujący pracę w Polsce wokół działań przeciw dezinformacji. No i Krajowa Rada ma też wspierać działania. Jest taki pomysł stworzenia koalicji fact-checkerskiej, ale nie tylko fact-checkerów, która by miała właśnie wspierać obalanie tej dezinformacji. To ciekawy temat, szanowni państwo. W dniu dzisiejszym jeszcze przed nami panel dyskusyjny na temat przyszłości rynku medialnego, gdzie będziemy gościć prezesów, dyrektorów wszystkich większych stacji telewizyjnych nadających free-to-air w naszym studio, więc myślę, że również będziemy mogli
podyskutować na ten temat. Panie Piotrze, bardzo dziękuję, za naszą dyskusję i zapraszam pana Piotra za chwilę na scenę, a państwa do wysłuchania prezentacji realizacji sieci łączności krytycznej PPDR w Polsce i na świecie. Do zobaczenia po krótkiej przerwie reklamowej. Dzień dobry, witam po krótkiej przerwie. Mam przyjemność przedstawić podsumowanie tego, co dzieje się na świecie w sieciach łączności krytycznej wraz z zaleceniami na bazie naszego raportu, który powstał w zeszłym roku i został obecnie zaktualizowany. Sam raport dotyczy, no jest po pierwsze najbardziej kompleksowym raportem w języku polskim na temat budowy sieci 5G, ale również łączności krytycznej, który każdy z państwa może pobrać z strony fundacji. Jest szereg różnych rozdziałów od tego, czym są te standardy, czym jest sieć łączności krytycznej, ale dzisiaj skupię się na ostatnich rozdziałach, czyli na tym, co robią inne państwa, jak taka sieć łączności krytycznej mogłaby wyglądać, dlatego że jest to obecnie szalenie bardzo ważne z uwagi chociażby na to, co dzieje się w Ukrainie i jak taka łączność krytyczna również w innych sektorach niż tylko w sektorze mundurowym byłaby przydatna. Zacznę od tego, czym jest łączność krytyczna i jacy są jej klienci. Przede wszystkim policja, wojsko, służby mundurowe, ratownictwo, ale również to może być kancelaria premiera i prezydenta, szereg różnych służb mundurowych. To są typowi klienci łączności krytycznej. Jeśli chodzi o funkcjonalności i usługi, czym taka sieć łączności krytycznej musi się charakteryzować? Przede wszystkim ma mieć stabilny rdzeń sieci, tak zwany core, który to przydziela odpowiednie, poprzez który można przydzielić odpowiednie też uprawnienia jednostkom, ale zarządza się przede wszystkim łącznością w całej sieci radiowej czy również stacjonarnej. Kolejna sprawa to jest sieć dosyłowa, czyli backhaul, bo trzeba tę komunikację zapewnić w sieciach radiowych. I ostatnia rzecz, to jest kwestia związana z podtrzymaniem prądu przy wieżach czy innych budowlach, dlatego że jak przykładowo przyjdzie jakaś większa wichura, komunikacja może zostać zerwana. Zdarzały takie się przypadki w historii, w związku z tym powinno mieć takie sieci podtrzymanie bateryjne lub wręcz w inny sposób przez 24 godziny. Jeśli chodzi o usługi, funkcjonalności sieci telekomunikacyjnych, to przede wszystkim rozmowy, transmisja danych, ale z takich rzeczy wyróżniających tą sieć wobec takiej typowej sieci komórkowej, to bezpośrednia komunikacja, czyli direct communication bez łączności z siecią radiową, czyli takie krótkofalówki, komunikacja na wzór krótkofalówek, ale również łączność z wyższym priorytetem, wywłaszczanie lub wręcz można powiedzieć wyrzucanie użytkowników publicznych z sieci na korzyść na przykład osób z wyższym priorytetem. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na świecie, jakie są standardy, to historycznie w Europie, bo tutaj mówimy o Europie, takim standardem dominującym była TETRA i tego typu wdrożenia miały miejsce w Europie. Natomiast obecnie trwają na świecie migracje w kierunku sieci 4G LTE. Co warto podkreślić, nie ma nigdzie na świecie wdrożeń sieci 5G, znaczy nie ma wdrożeń sieci łączności krytycznej wykorzystującej sieci 5G. Takie wdrożenia planowane są po roku 2025. Jeśli chodzi o pasmo, to oprócz pasm komercyjnych, czy tych używanych publicznie na wzór roamingu krajowego, czy MVNO, ITU zaleca wykorzystanie częstotliwości 700-800 MHz. Dodatkowo Unia Europejska poprzez ECC poinformowała, że oprócz pasma 700 można wykorzystać częstotliwości 400, 410, 30 do 450 MHz. Jak można podsumować wdrożenia? Przede wszystkim na świecie. Jeśli chodzi o te wdrożenia, to albo są na sieciach dedykowanych, czyli takich osobnych i wykorzystuje się specjalne tego częstotliwości, przykładowo 2x8 MHz w paśmie 700, co bardzo ważne, chciałbym podkreślić, jest to wykorzystywane obok pasm komercyjnych, czyli jest to dodatkowe pasmo, które jest obok pasm komercyjnych, które normalnie są udostępniane w publicznych przetargach. Drugi sposób udostępnienia pasma dla łączności krytycznej to nałożenie pewnych obowiązków na operatora komercyjnego, na przykład w procedurze selekcyjnej, czy to będzie aukcja, przetarg. Tak działo się w Czechach, gdzie jeden blok 2x10 MHz miał pewne, w ramach tego bloku operator, który go wygra, będzie zobligowany do świadczenia tego typu usług, również w pasmach pozostałych na zasadzie wyższego priorytetu
we własności publicznej. Tak samo działa to chociażby w Stanach Zjednoczonych na sieci łączności krytycznej FirstNet. Oczywiście możliwe jest również, tak jak w Finlandii, tutaj też warto podkreślić, Finlandia graniczy z Rosją, tak jak my, o czym będę mówił jeszcze dalej, pasmo 700 może być zakłócane skutecznie przez Federację Rosyjską. W związku z tym w Finlandii jest sieć Virve 2.0, migrowana właśnie z Tetry, w modelu właśnie operatora wirtualnego, czyli były przetargi, to też warto podkreślić, gdzie następnie operatorzy stali wybrani i świadczą oni usługę dla administracji publicznej. Nie ma na świecie, co bardzo też ważne podkreślić, nie ma wdrożeń na świecie narodowej sieci hurtowej, która w szczególności w Europie, która świadczyłaby tego typu usługi. Są to najczęściej odseparowane sieci albo sieci komercyjne. Kolejna sprawa. Nikt w Unii Europejskiej nie przydzielił pasma komercyjnego. Mówię to o tych 2x30 MHz, które mam nadzieję będą poddane procedurze selekcyjnej. Nikt tego w Europie nie udostępnił na korzyść łączności krytycznej. Najczęściej jest to 2,8 MHz dodatkowe obok pasma komercyjnego lub, tak jak powiedziałem, pewien obowiązek w ramach jednego bloku. Kolejna rzecz podkreślenia wymaga, to jest przetargi. Wszyscy na świecie, również nasi sojusznicy, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, wszyscy stosują przetargi na obsługę tego typu łączności. Najczęściej powstają specjalne agencje, tak jak agencja FirstNet lub operator, nazwijmy go narodowym, tudzież operator państwowy, tak jest na przykład w Belgii, gdzie operator obsługuje fragment, to też warto podkreślić, fragment łączności dla państwa, przy czym operatorzy ci, i tu bym przepłynął do kolejnego slajdu ze schematem sieci, operatorzy państwowi mają swój rdzeń sieci, nie mają swojej łączności radiowej. Czyli jeśli spojrzymy od lewej do prawej strony, można mieć ten scenariusz najbardziej skrajny i najdroższy, o czym zaraz powiem, czyli możemy wdrożyć osobną sieć komórkową, całkowicie odseparowaną od dzisiejszej sieci, powiedzmy, komercyjnej. To oczywiście powoduje, że mamy największe koszty. Jednak na świecie i w Europie najbardziej popularne są te trzy modele ze strony prawej, czyli albo współdzielenie sieci radiowej i wbudowanie jej również w białych plamach, bo jak wiemy, zawsze są gdzieś białe plamy, chociaż w Polsce akurat jest ich bardzo mało. Współdzielenie całkowicie sieci radiowej, czyli ten drugi z prawej, lub model operatora wirtualnego z wydzielonym wyższym priorytetem, tak jak jest to chociażby w Finlandii. Jeśli chodzi o własność, to jak wskazują analitycy analiz Mason, im więcej państwa, czyli tam na górze ten scenariusz, czyli kto operuje tą siecią, kto tą sieć buduje, im więcej państwa, tym mniej innowacji, im więcej operatorów komórkowych, czyli MNOs, tym innowacji jest więcej. No i druga sprawa to jest to pasmo. Jak ja powiedziałem, najbardziej typowym wdrożeniem na świecie, również u naszych sojuszników, jest albo osobne dodatkowe pasmo, albo nałożenie na jeden blok obowiązków, albo scenariusz operatora wirtualnego. To, co Państwo teraz mogą zobaczyć, to są realne wyliczenia dla rządu duńskiego, który właśnie przymierza się do budowy takiej sieci. To jest NPV, Net Present Value, skumulowana dla różnych scenariuszy wdrożenia odseparowanej sieci, czyli 2x10 MHz, 2x8, 2x5, 2x3 dla zasięgu outdoor, czyli poza zasięg pozabudynkowy, gdzie widzimy, że dla 2x3 to jest 12 miliardów koron, a w scenariuszu 2x10 jest to 8 miliardów koron. Przy tym scenariuszu 2x3 to wchodzi nam kwota, dlatego że korona duńska jest powiązana z euro 0,13, to wychodzi nam kwota 1,6 miliarda euro dla zasięgu outdoorowego. Gdybyśmy poszli jeszcze w zasięg indoorowy, dochodzi nam koszt 5,8 miliarda euro. Dodam jeszcze, że Dania jest 8 razy mniejsza od Polski. To tylko mogą sobie Państwo wyobrazić, o jakich kosztach mówimy. Skrajna prawa strona to jest model popularny, w szczególności również w Skandynawii, chociażby w Finlandii, model, gdzie to operator komórkowy, ten publiczny, jego sieć jest wykorzystywana po tym, jak odbył się przetarg, on udostępnia swoją sieć radiową, a czy to państwowy podmiot, czy agencja ma swój rdzeń sieci po to, żeby zarządzać połączeniami. Jak widać, ten koszt jest zdecydowanie niższy. Kilka przypadków wdrożeń na świecie takiej łączności krytycznej.
Przede wszystkim nasz duży sojusznik, czyli Wielka Brytania. Tam jest największe wdrożenie, największa migracja na świecie łączności krytycznej z Tetra na 4G LTE. Po przetargu wygrała to firma II, dawny British Telecom, przy czym całkowicie sprywatyzowany. Mają tam nawet swoje udziały Orange czy Deutsche Telekom. Rząd brytyjski nie ma ani grama, ani akcji, to też jest ciekawostka. Model full MVNO, to znaczy, że nie było nowych częstotliwości, działa to w sieci operatora II. Natomiast ciekawostką, której u nas brakuje, a która jest uważam bardzo fajna, w Wielkiej Brytanii dodano, rząd dodał, no właściwie jest pieniędzy podatnika, 500 milionów funtów na budowę masztów w terenach białych plam lub szarych plam, czyli tam, gdzie nie ma zasięgu. Operatorzy dodali kolejne 500 milionów funtów, przy czym budowa tych masztów na terenach białych powiązana była z koniecznością udostępnienia tych masztów dla pozostałych operatorów. U nas takiego problemu nie było, bo według wyliczeń brakuje powiedzmy 300-400 masztów, aby zapewnić całkowity zasięg, natomiast w przypadku Wielkiej Brytanii tam była naprawdę znaczna dziura, bo wynosiła nawet 20% powierzchni kraju. Stąd taki program jest dosyć ciekawy. Tam też była kwestia konkursu, w ramach których te pieniądze były oferowane. Drugi scenariusz to scenariusz ze Stanów Zjednoczonych, gdzie był przetarg, który wygrał operator AT&T. Tam było pasmo osobne, 2x10 MHz, gdzie agencja rządowa FirstNet zarządza, można powiedzieć, szkieletem tej sieci, rdzeniem. Natomiast AT&T oprócz tego, że w tej sieci podczas nieobecności, nazwijmy, wojska, policji, może wpuszczać ruch kliencki, to w przypadku awarii, kataklizmu AT&T ma zobowiązanie, że będzie wyrzucać klientów detalicznych czy korporacyjnych z tej sieci na korzyść wojska czy administracji. No i kolejna sprawa jeszcze za czasów prezydenta bodajże Trumpa, potem przez prezydenta Bidena. Stany przeznaczą 9 miliardów dolarów znowu w ramach przetargów, grantów na budowę sieci 5G w terenach niezurbanizowanych, tudzież wiejskich. Z tej tabelki państwo mogą dużo teraz nie wyczytać, natomiast chciałbym tutaj podkreślić, my zebraliśmy informacje, jak wszystkie kraje w Europie, plus na dole Stany Zjednoczone, Korea Południowa czy Meksyk, podeszły do łączności krytycznej. Pierwsza kolumna o tym mówi, czy infrastruktura jest współdzielona, tudzież czy ewentualnie sieć jest odseparowana. Jak widzimy, nie ma praktycznie takich przypadków. Jedyny przypadek takiej sieci w kraju egzotycznym to Meksyk, gdzie trwa budowa jednej sieci hurtowej na 90 z szerokością pasma 90 MHz. Natomiast trzecia kolumna to jest kwestia wykorzystania pasma. Najczęstszy przypadek w Europie to jest ten wspomniany przeze mnie, czyli wcześniej, czyli 2x8 MHz osobne od pasma komercyjnego i normalna aukcja dla operatorów komercyjnych. Czechy, o których wspomniałem, czyli ten trzeci wiersz, to jest kwestia, gdzie operator został zobligowany na jednym bloku do świadczenia tego typu usług. A jak jest w Polsce? W Polsce ze smutkiem mogę powiedzieć, że mamy ogromne zaniedbania poprzednich rządów, właściwie można powiedzieć pewnie, że wszystkich. Ostatnia taka szansa była w trakcie Euro 2012 roku. Też dodam, że w sumie w poprzednich krajach, właśnie wokół takich największych wydarzeń, we Francji teraz mistrzostwa rugby, koncentrują takie się wysiłki, żeby właśnie wdrożyć taką komunikację, łączność krytyczną. W Stanach to się stało po 9/11, po zamachu na World Trade Center. W policji mamy łączność Tetry w kilkunastu miastach, właściwie w większości teraz już miast wojewódzkich, ale jest to łączność wyspowa. W energetyce państwo marnuje częstotliwości, które otrzymało 4 lata temu blisko, bo w sierpniu 2018 roku. Obecnie PGE systemy ogłosiło przetarg na rdzeń tej sieci. Jednak no, ciągle od 4 lat nie mamy tej sieci. Część firm energetycznych wdrożyła Tetret, chociażby jak Energa. No ale niestety nie ma tutaj żadnych synergii. ABW, czyli Internal Security Agency, stworzyło taki kadłubek aplikacji, czy bardziej może sieci logicznej CATEL, która jest troszeczkę tylko wykorzystywana w naszym kraju. No i kolejna sprawa, patrząc jeszcze szerzej, czyli kolejnictwo GSMR. GSMR również ogromne marnotrawstwo pieniędzy, sieć do dzisiaj niewybudowana. Poszło na nią kilka miliardów w tej chwili pewnie już złotych. Problemy mają również dostawcy, którzy wygrali ten przetarg, więc nie ma też żadnych synergii. Każdy buduje osobno swoją infrastrukturę. Błędną polityką, co zaraz udowodnię, jest propozycja budowy polskiej sieci narodowej, od nacjonalizacji klientów przez nacjonalizację pasma do budowy sieci hurtowej.
Obecnie zmieniono model z 2.30 na 2.10, 2 razy 10 MHz. Przy okazji mamy sprawę z Unią Europejską za nielegalne usunięcia prezesa UKE plus wstrzymana aukcję 3.4, 3.8 GHz w ramach, nazwijmy to, ustawy tarczy antycovidowej, tarczy chyba 4.0. Wokół sieci hurtowych narosło też sporo fake newsów. W przestrzeni publicznej można usłyszeć, że nie ma polskiego operatora, a jak wiemy jest, chociażby grupa Polkomtel i Cyfrypolsat. Mowa jest o braku zasięgów, a znowu powiem, że w Polsce jest 97% pokrycia powierzchniowego. Podnoszony był głos większego promieniowania pola elektromagnetycznego, czyli IMF. To też nie do końca jest prawda, raz, że nadawane jest to wszystko w normach, więc obniżenie o jedną antenę nic nie zmieni. Natomiast jest jedna rzecz prawdziwa, której też my jako fundacja mówimy od lat. Sam mówię pewnie już od prawie 10, bo miałem przyjemność współprojektować sieć dla Polski przy prezydencji Polski w Unii Europejskiej w 2012 roku, czyli brak prawdziwej sieci łączności krytycznej. To jest kolejna rzecz. Wszystkie sieci hurtowe, które zostały wdrożone na świecie, jest to jedna wielka klęska. Zresztą można spojrzeć po krajach. Pytanie, czy chcielibyśmy się znaleźć wokół Białorusi, Rosji, Meksyku, Kenii, Rwandy. Dzisiaj nawet najnowsza informacja, o której pisałem na Twitterze, RPA całkowicie wycofało się z budowy sieci hurtowej. Te sieci albo pobankrutowały, zresztą każdy powód, który istniał do wykorzystania sieci hurtowej w Polsce nie istnieje. W Meksyku sieć hurtowa powstała dlatego, że Carlos Slim, czyli magnat, miał 70% rynku. W związku z tym wybudowano sieć hurtową, aby wpuścić operatorów wirtualnych. W Polsce taki przykład nie istnieje. Mało tego, to się nic nie udało. Wbudowano jedną sieć, klientów tam prawie nie ma. Albo nie było zasięgu, tak jak w krajach afrykańskich. U nas, tak jak powiedziałem, zasięg jest. Albo żeby zwiększyć konkurencję. U nas jest 4 operatorów, konkurencja jest idealna. W związku z tym nie ma nawet żadnych powodów, żeby to taką rzecz wprowadzić. Problem, jaki ja mam, i tutaj będę przychodził już kończąc, właściwie przychodząc do rekomendacji. Pamiętajmy o tym, że tak jak Finowie, tak jak my, jesteśmy blisko granicy z Federacją Rosyjską. Pasmo 700 jest potencjalnie w połowie nieprzydatne, może być zagłuszane. W związku z tym sugerujemy, i tu płynnie przejdę do rekomendacji, do chociażby wdrożenia tego modelu MVNO, tudzież może wykorzystania roamingu krajowego i jak najszybszego uruchomienia sieci łączności krytycznej właśnie w scenariuszu z wyższym priorytetem sieci publicznej. Po przeprowadzeniu przetargów, najlepiej jeszcze 2 sieci. Zacząć oczywiście trzeba właśnie od tych przetargów, czyli procedury, które powinny wspierać przedsiębiorców w Polsce, powinny być publiczne przetargi. Powinniśmy budować synergię, czyli nie budować kolejnej infrastruktury dla PGE, dla energetyki, dla GSMR-u, dla kolejnictwa itd., itd. W wielu krajach, nawet w Korei Południowej, wprowadzono właśnie po przetargach, wykorzystano już dzisiejszą infrastrukturę operatorów komórkowych, bo tam dokładano ewentualnie radio sieci łączności krytycznej lub wybudowano brakujące maszty z koniecznością udostępnienia dla rynku. Tak było w Wielkiej Brytanii. To samo my powinniśmy zrobić. Długoterminowy scenariusz to jest 2 razy 8, czyli poza pasmem komercyjnym, czy w powiązaniu, czy obok aukcji. Można rozważyć również wskazanie jednego bloku, że operator, który wygra ten blok 2 razy 10, będzie zobowiązany do świadczenia takiej łączności państwu w sieci radiowej, udostępnienia, plus wykorzystanie 450 MHz dla łączności internetu rzeczy. Rola państwa, i tu chciałbym podkreślić, rola państwa jest przede wszystkim udostępnienie, zarządzanie siecią rdzenną, czyli korem sieci tak zwanym. I tak samo jest to chociażby w Korei Południowej, gdzie poszczególne agencje mają swoje aplikacje do zarządzania łącznością krytyczną, ale cała sieć radiowa tutaj też w Europie jest w dużej mierze pochodzi od operatorów komercyjnych. No i co pokazała chociażby teraz wojna w Ukrainie, budowa jednej sieci, która może być łatwo zniszczona, jak chociażby antena telewizyjna, jest błędem. Powinniśmy budować rozdystrybuowaną sieć, najlepiej 2-3 sieci, które oczywiście potrafią przenieść ruch na wypadek jakiegoś katastrofy czy konfliktu. I podobnie dzieje się to za granicą. Też jest bardzo ważne, tak samo przecież ważna jest rozproszona energetyka, a nie budowa tylko jednej elektrowni. Kończąc, zapraszam na stronę digitalpoland.org. Raport można pobrać, nie tylko zresztą ten, ostatnio raport o dezinformacji, o umiejętnościach cyfrowych, o stanie rozwoju IT w Warszawie, chociażby największych spółkach technologicznych w regionie, ale również o tym, jak Polacy podchodzą na przykład do technologii, czy są gotowi z niej skorzystać, czy jak są nastawieni do subskrypcji.
Dziękuję pięknie i oddaję głos.